I teraz pytanie za 100 punktów. Co robi mąż wegetarianki? Co robisz? Wędzę. Co? Nie, no żartuję. Parę kurczaków, dwie szyneczki. Na razie osuszanie. Jak będą suche, to później dymek, śliwka, olcha, buk. Ej, a co ty tutaj robisz? Nie dość, że wędzisz, to jeszcze kiełbasy. Swojskie kiełbasy białe. Ty mięsożer, co ty? Tutaj mamy zrębki. Olcha, buk i śliwka. Załączamy grzałeczkę. I czekamy 10 minut, aż pojawi się dymek. Także widzimy się za jakieś 10-15 minutek. Pierwszy dymek się pojawił, czyli chyba już czas wyłączyć grzałkę. Temperaturę mamy 45-6, czyli taka idealna. Do 50 stopni to jest super. Zobaczmy do środka. Syn nam pomoże otworzyć wędzarnię. O, już pięknie się kopci. Czyli wyłączamy grzałeczkę i zamykamy. Tam z boku widzimy, leci dymek. Zamykamy i cierpliwie czekamy jakieś 2-3 godzinki, aż kolor będzie nas zadowalał, tak? Prawda. Takie oto kurczaczki. 2,5 godziny, 3 wędzenia. Buk, olcha i śliwka. Szyneczki jeszcze muszą sobie powisieć pół godzinki, godzinkę. Zobaczmy nasze szyneczki. No, kolorek może być. Po sparzeniu jeszcze fajnie ściemniej. Paweł, jak to wygląda? Jak serek, nie? Trochę inaczej, no ale wygląda tak prawie. Super na święta. Dzięki Robsonowi z Ogrodnik News TV. Po zobaczeniu filmiku z łopatką od razu musiałem pojechać do sklepu, zakupić mięso, zapeklować. I oto mamy efekt wczorajszego wędzenia. Szyneczka sobie już odpoczęła. Zobaczymy. Przekrój. Jak to się nam prezentuje, czy coś nam wyszło? Spójrzmy. Ja się tutaj podniżyć. Piękna, soczysta, różowiutka w środku. Zapach cudowny. Także polecam przepis, szukajcie inspiracji i wszystkim wesołych świąt wielkanocnych.